Siemano, siemano. Dzisiaj słuchajcie w odcinku ryzykowna jazda do mechanika. Słuchajcie, z Fireblade'a leci z gaźników jak z wiadra paliwo. Obawa jest taka, że po prostu, nie wiem, motocykl może się zapalić. Chłopacy mówią, weź plecak, weź gaźnicę ze sobą. Czuję jak leci, ja pierdzielę. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My words so. Siemano, siemano. Dzisiaj w odcinku niebezpieczna akcja transportu na kołach Fireblade'a do mechanika. Słuchajcie, Jarek podjął się naprawy Fireblade'a. Mam niedaleko, jakieś 2 km, ale to zawsze jest 2 km. Z Fireblade'a leci paliwo jak z wiadra, czyli po prostu to będzie wyprawa niebezpieczna. Wziąłem ze sobą plecak. Chłopaki mówią, weź jeszcze gaśnicę. Słuchajcie, chcę dojechać w ten sposób, że po prostu go odpalę i po prostu będę zakręcał kranik, żeby tylko po prostu było tyle, co w tych gaźnikach, żeby po prostu jakoś dojechać. Mam nadzieję, że to się uda, po prostu ryzykowna akcja. No patrzcie, cieknie. Gaśnicę biorę i ten, i zapieprzam. Ale po prostu chcę jeszcze pojeździć w tym sezonie, czyli mimo jesieni, i tak są ładne, ładne pogody. Ale słuchajcie, no teraz skupiam się na tym, żeby po prostu bezpiecznie dojechać. No akcja jest niebezpieczna. No czy się boję? No boję się, no boję się, bo to jest różnie. Powiem wam, że na tak cieknącym motocyklu jeszcze nigdy w życiu nie jechałem. Dobra, szukam gaśnicy. Kurde, gdzie jest gaśnica? No tutaj patrzcie, Fireblade, zaraz wam pokażę, jak z tego paliwo, jak to z tych gaśników to cieknie. Ja pierdzielę, same wielkie mam. No ale dobra, jakoś to udygam. Jakoś to muszę udygać. Same wielkie gaśnice. No ale no dobra, Fireblade jest duży. 1100. Ale za to plecak mały. Ryzykowna jazda, ale spoko. Co się nie robi, dlatego żeby po prostu szybko go naprawić. No, mógłbym poczekać na Daniela. Daniel za tydzień będzie. Busem byśmy zawieźli, ale słuchajcie, to już jest zawsze tydzień. Czyli o tydzień mogę mieć szybciej motocykl, nie? Bo nie wiadomo, co tam jest po prostu. Wszystko wam na bieżąco opowiem. Jak tylko pojadę tam, Jarek go pewnie w przyszłym tygodniu będzie rozbierał. No i zobaczymy. Mówi, że części są dostępne, nie? Do takiej reparaturki, do gaźników, czyli tam wszystkie uszczelki, sprężyny. To wszystko jest. No i zobaczymy, zobaczymy. Ale słuchajcie, skupmy się na tym. Najważniejsze, żebym bezpiecznie dojechał. Nie no, jeszcze takiego czegoś to nie miałem, żeby no... Nie no, to jest bardzo niebezpieczne, nie? No patrzcie, cieknie. Gaśnicę biorę i ten, i zapieprzam. Kolektory szybko się nagrzewają. No ale dobra, ryzyk fizyk. Najwyżej będzie Ghost Riders. Ale dobra, gaśnica jest, to jest najważniejsze. Plecak, gaśnica. Co tu ładować? Ja wiem. Tutaj Kuby brakuje. Ten to by tutaj podniósł ciśnienie i w ogóle całą dramaturgię akcji. No ale no jestem sam. Lecimy. Ja pierdzielę, paliwa jest mało, nie? No tutaj to lepszy, większy plecak. O ja. Słuchajcie, no byle dopiąć. Kuźwa. Ty mnie dopił. No dobra. Jakoś to będzie, no. A plecak, słuchajcie, to jest plecak po enduro.
Nie dziwcie się, no brudny, taki upieprzony od błota, bo ten plecak był ze mną wszędzie. On już tak naprawdę to się nie nadaje do niczego, jedynie do włożenia gaśnicy. Ewentualnie. Czekajcie, odepnie się czy nie? Nie, nie odepnie się. No jak zobaczą mnie z taką rurą, to powiedzą, ten to faktycznie, kurde, dobry kierowca, nie? W samochodach trzeba wozić gaśnicę, a ten wozi na motocyklu. No dobra. Słuchajcie, odpalam. O Jezu, odpalam i pokażę wam, jak to leci. Oczywiście mam nadzieję, że to odpali, bo ja pierdzielę, paliwa jest mało, nie? O ja, aha, bo ja kranik zakręciłem, dobra. Akumulator słaby, trzeba będzie ładować pewnie. Na co ja się szykuję, jak to trzeba ładować. No dobra. Odpalam. Pokażę wam, jak to niestety mocno cieknie. Kranik otwieram. Stanie. Żeby tylko paliwa dostał teraz. Czuję, jak leci, ja pierdzielę. Coś nie chce odpalić. Leci paliwo. Nie ma paliwa. I dlatego chyba nie chce odpalić. Oj, to chyba nie będzie dzisiaj jazdy. Do mechanika. Muszę jechać po paliwo, niestety. I na razie zamiast gaśnicy do plecaka musi wlecieć kanister. No trochę jeszcze paliwa jest. No coś jest, pół litra. Szybka akcja na stacji. Kanister, gaśnicę wyciągłem. No, za trzy dychy starczy. Dzień dobry. Sytuacja uratowana.
stacja z paliwem. Dobra, teraz zamianka. Zamianka kanistra. No. O, powylewało się trochę. Zamiana kanistra na gaśnicę. O, jeny, ten korek. Powiem wam, fajny jest, ale czasami jak zaschnie to... to ciężko. No i porozlewał jak zawsze. Palimy. Pali. Jeszcze nie na wszystkie garki. Ale dostaje paliwa. Dojadę, czy nie dojadę? Jeszcze trochę. Na obroty musi wejść. Myślę, że dojadę. Dobra, siedzisko skręcę na razie. No kurde, czemu on tu... Jeszcze się nie chce nagrzać. 23 tysiące kilometrów mam przejechane nią. Kurde, dopiero co dotarta jest. No już dopiero ten... O, jeszcze nie dostała temperatury. Kurde, w domu jeszcze przechlapany będę miał, bo zaraz obiad. A ja od 12 się już tutaj grzebię. Dwa razy ładowanie aku. Dobra. No, kurde. A ja już wiem, zakręcony jest kranik, dlatego nie cieknie. Dobra. Tak, odkręcony teraz jest dopiero. No. Leci? Leci. Leci, jednak był zakręcony. Dobra, będę jechał. Dobra, gaśnicę biorę. No, patrzcie, cieknie. Gaśnicę biorę i ten, i zapieprzam. I będę zamykał kranik. Dobra? Tak robimy. Wojeny, teraz to już w ogóle leci jak z cebra. Dobra. Biorę. Jadę. Kuźwa z tą gaśnicą. No dobra. Podjąłem się, to jadę. Mam nadzieję, że mi nie wyleci ta gaśnica. Tyle zajadę. Dobra, jeszcze adres sprawdzę. Dobra, tu zakręcę na razie. Stać.
tam stanę, zobaczę, gdzie tu jest to tak, nie? Dawaj. A 30 metrów w lewo, dobra. Cieknie? Nie cieknie. Dziwne. O kurde. Tu jest zakaz, ja pierdzielę. Jak ja tu dojadę? O jany. Gdzie ja tu mam jechać? Kuźba macie. Ja pierdzielę, ale przez pół miasta zjadę, paliwa mi zabraknie. To jest tragedia, nie?
w ogóle tak jakoś dziwnie zaczęła fajerka chodzić, jakby nie paliła na wszystkie gary. Coś jest nie tak. Jednak gaźniki to wymagają zawsze, kurde. O, jest. Prosto osiema. Jeszcze dalej? Na wszystkie gary, nie? Co? Gaśnicę wziąłeś? No, gaśnicę mam. No tak mi ten Czesław podpowiedział, ty bierz gaśnicę, chłopie. Kuźwa. Chyba ci za dużo nie pomogło, jakby się zaczęło jarać. Co? Jakby się zaczęło jarać, to by nie pomogło. Nie pomogłoby, nie? Kurde. Kranik zamknę, dobra? No cieknie, nie? No widać. No widać cały czas tutaj tą... Tu, kurde. Gaśnica. Kuźwa. No na szczęście się nie przydała, nie? O, jeden model jestem. Mówię ci. Ale w razie czego... Siema, no jestem. Nic się nie stało. Wszystko w porządku. Podstawiłem tam szmatę. Akurat kamera się wyłączyła, ale spoko. Dojechałem. Musiałem kawał drugi objechać. Zamiast 2,2 km wyszło mi prawie 5, ale spoko, paliwo ciekło, ale podłożyłem tam jeszcze szmatę, co jakiś czas wyłączałem, znaczy odkręcałem kurek, odkręcałem kranik, zakręcałem, także, ale szmata była cała mokra od paliwa. Jeny, kurde, powiem wam, że jakby motocykl dostał temperatury, teraz było bardzo zimno, ale latem to... Zapaliłoby się jak... Także wszystko w porządku. Trzymajcie się, nara, hejos. Nara, jestem cały i zdrowy, hejos, motocykl też. Ciao.